ostatnio próbowałem coś z tymi łodziami, żeby tam 7000 metrów skoczyć, nie, i tak dalej. Jak zrzucimy się z tego, to co mi się stało? Czemu? Aha. Jak weźmiemy sobie samolot, bo musimy skoczyć 7000 metrów łodzią, nie? Jak weźmiemy sobie samolot i zrzucimy się w ten sposób, no to to nie zadziała, nie? Gdzie ta motorówka jest tutaj? No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jest taka fajna zapora koło Las Vegas. Tam najlepiej skakać. W Las Vegas. No dobra, no to testujemy. Las Vegas zapora. Czy tam będzie coś ciekawego? Dawaj mapę, pokaż mi. I tak. Las Vegas i zapora. A to nie tu patrzę. Tu jest Las Vegas, jest jakaś rzeka i czy tu jest zapora? No właśnie, bo z której strony będzie ta zapora? Kurde, zachmurzone jest, ja tu nic nie widzę. Nie wiem, o to chodzi. O to chodzi, mamy zaporę. Czy ja tu skoczę? Ha, ktoś już tu ogarnął. Dobra, ty. Lecimy. Czyli tu jest ten skok, tak? Nie, to w drugą stronę się jedzie. Ja mam tu taką łódź. Ona nie będzie się nadawać do skoków, ale jest zajebista. Dobra, i skaczemy. No i tu to można skakać. Uwaga. Wow, zalicza się. Zajebiście, patrzcie, ile skoczyłem, nawet nie wiem. Ja muszę ogarnąć teraz najszybszą łódź. Która jest najszybsza? Ta ma niecałe 300 km na godzinę, no to chyba będzie najszybsza. Czekaj, a pojazd wodny, to się liczy jako pojazd wodny? Nie, to też słabo lata, to nie jest GTA. W GTA mogliśmy bugować, można było tymi poduszkowcami tak na bok ruszać i wtedy się ten... Wtedy można było... lecieć dalej, nie? W GTA San Andreas. Tutaj tak nie ma. Dobra, teraz spróbuję się mocniej rozpędzić. 200 metrów skoczyłem. Sporo. Tu można sobie też skakać, cyk. Rozpędzić się na maksa, aż łódka puści soki i lecieć, nie? Też można skakać. 54 metry, cyk. Ale my się chcemy tam rozpędzić, nie? Patrzcie, prawie 300 km na godzinę. Nitro. 320, 330. Wow, poleciał. Okej, 200 metrów. No, trochę będzie trzeba tu naskakać. 713 koni mechanicznych. Ja pierdniczę, co za... O, Tomek tutaj przypłynął. I jump. Dwieście 272 metry. Wow. Chcę nitro używać w samolocie. Lecimy do góry. W GTA San Andreas tak było, nie, że można było zawracać, ale chyba w czwórce i w piątce też tak jest. Okej. Zawracamy. Jesteśmy teraz nad tym jeziorem. Nie mogę się nawet popatrzeć, ale na mapce widzę.
I teraz tak, przełączam się na łódź i cisnę dziobem w dół. Patrzcie, jaka prędkość. 500, 600, 630, zwalniam. I cip. O kurde. Dobra, dobra. 600 km na godzinę. To jest chyba maksymalna prędkość, wygląda na to. Zanurzyła się. Jezu, co za transformer. Okej. Więc muszę tu jeszcze... To chyba Tatama to jest jedyne miejsce, gdzie można tak poskakać, nie? Sobie to szybko nabić w miarę. Cyk. 273. Wcześniej miałem chyba najwięcej 270... 76 czy coś takiego. Cyk. To teleportowanie się. Pamiętam jak ten... Jak wszyscy byli w szoku, jak w The Crew 1 można było się teleportować bez problemu po całej mapie Stanów Zjednoczonych, nie? Że ktoś tam przewinął mapę z jednego wybrzeża do drugiego, wiecie, tam ileś set tych kilometrów i pojawił samochód od razu w tym miejscu, od razu gra była wczytana, bez żadnego oczekiwania, nie? To była niezła technologia, jak na te czasy. O, wyróżnienie osobiste, więcej skoczyłem. Dobrze. 500, już, zobaczcie, już zaraz skończę to. Zaraz skończę, bo już tutaj mam nabite, prawie 7000 zaraz będę miał. Teraz będzie 6000. Brzydka pogoda się zrobiła, ale co to? Leci. Okej. Okay. Ostatni skok. Zostało nam 6915. Tutaj sobie zrobimy, to będzie... Cyk. I właściwie już tak, żeby przypieczętować. Świat Days Gone robił 5-6-osobowy zespół? Tak mało? Wow, poważnie? Zaskoczony jestem. No i mamy, ty! Nagroda za skok. Co to jest? Idziemy odebrać nagrodę, zobaczymy co to będzie. 7000 metrów skoczone. Co to jest? 5000 cc, okej. Okay. To wszystko? No, trzeba było się trochę naskakać, nie? Tu mamy jeszcze jakieś zawody drift i 7 zawodów na poziomie normalnym w klasie touring car mamy do zrobienia. No, ale tam już to takie ma... No, fajne to było, bo rzeczywiście łodzią skoczyć, wiecie, tyle metrów, no to jest takie trochę nienormalne, nie?